Program jest taki, że od 10 zapraszamy Państwa na grę Wyszyte na Lnie. Gra została przygotowana przez bibliotekę we współpracy z firmą Good Books z Wrocławia, którą reprezentuje pani Natalia Kościńska i która poprowadzi też, powie parę słów na temat zasad grania. Zadań, które znajdziecie w aplikacji, są takie, które będą oceniane przez jury, więc tak naprawdę do ostatniej chwili nie wiadomo, kto ile punktów zostanie i kto będzie ostatecznie miał pierwsze miejsce. Już zauważyłam, że część z Was skanowała sobie kody. Jeżeli tak, to fajnie. Kto jeszcze tego nie zrobił, to proszę ściągnąć aplikację Action Track. Ja też tutaj kod mam, który będzie można podejść do mnie albo tam do tablicy i sobie go uruchomić. Gra włączy się mniej więcej o godzinie 10, czyli za chwilę. I proszę spokojnie, gra nie jest na czas. To znaczy nie trzeba biec, można iść spokojnie. Proszę się zastanowić nad każdym pytaniem, bo punkty się będą liczyły, a nie czas. Grę wyłączymy o 12, ale spokojnie wszyscy dadzą radę ją przejść i zdążyć. Gdyby się okazało, że na przykład nie działa strzałka, to jest tam widok mapki. Na początku pojawi się instrukcja, można sobie zaglądać do mapki. Imię i nazwisko miał. Dobra. Także życzymy Państwu dobrej zabawy, powodzenia, dużej frajdy z rozwiązywania zadań. Na stokach Czarnego Lasu nad rzeką Bóg mieszkali dobrzy ludzie. Żyli skromnie i poczciwie, trudniąc się rolą lub prawą wnuk. Niedaleko wznosił się zamek Grodzisko. Było to piękne miejsce. Zamek był duży, bogato zdobiony, wyposażony w najpiękniejsze meble i sprzęty. Na jego ścianach znajdowały się bogate sztukaterie. Trzeba przejść przez pasy. A tu nie było trzeba, że tamtą stronę iść prosto? Jeksien starała się uciec z domu Aleksandra, jednak podczas ucieczki po drodze na schodach pośpiechu zgubiła swój szczerozłoty pantofelek. Bucik spadł jej ze stopy, przyklejając się do smoły wylanej na schodach. Z losami jakiej bohaterki kojarzy się Wam ta historia? Kopciuszek. Na pewno? Tak. No tak, jak Wam idzie? No, dobrze. Nawet dobrze, tylko GPS trochę szwankuje. Ale trudne są pytania? No nie. Jak się umie czytać, to fajnie. Fajna gra. Desperacji dziewczyny przyrzekł oddać pantofelek, a tym samym zwrócić dziewczynie wolność, jeśli ta wykonana praca w gospodarstwie lniarskim i przywróci mu świetność. Wiedział, że dziewczyna jest utalentowana, ale był pewien, że sobie nie poradzi. Ta jednak nie poddawała się. Jaśmin składała modły do Matki Ziemi naszej, aby ta sprawiła, że jej praca w gospodarstwie będzie owocna i dzięki temu odzyska wolność. Pomóżcie Jaśmin, ułóżcie prośbę do Ziemi Matki naszej, stawiając się za dziewczyną. No? Trzeba odpowiedź. No, my nie damy rady. No jak nie? Naszej, aby to sprawiło, że jej praca w gospodarstwie będzie owocna i dzięki temu odzyska wolność. Pomóżcie Jaśmin, prośby do Ziemi Matki naszej, wstawiając się za dziewczynę.
robisz? No, coś wymyślę. Jak tam idzie ta gra? Chyba dobrze, nie wiemy na razie. Chociaż kręciliśmy się po pasach w kółko. Jak było? Jak idzie nam? Dobrze. Inne zapytanie? Nie. No chyba, że matematyczne. A powiedzcie, jak się nazywacie? Jak wasza drużyna się nazywa? Kuba. Potrawy.pl. Potrawy.pl. A składa się z? Mamy taty i dziecka. Z czego? Ania, Kuba i Paweł. I Paweł. Aniela i Jaśmin były w podobnym wieku. Pomóż rozszyfrować Jaśmin liścik od Anieli, aby ustalić miejsce ich spotkania. To trzeba... A, B, C, D, E, M, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, tutaj macie dom z czerwonej cegły, dom z żółtego kamienia, pastwisko obok stajni. Pastwisko obok stajni. Ja będę pastwisko obok stajni. 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 A to tej dwa to co dajemy? Pani Boże, tego się nie da rozwiązać. Da się, to trzeba strzelać. Strzelamy. Jak się Państwu podoba ta gra? Super, ekstra. Podoba nam się bardzo. A jak Państwu idzie? No na razie pół na pół. Trudne ale są, damy radę. Trudne są pytania? Niektóre są trudne, ale trzeba dobrze czytać też. No. A Państwa drużyna jak się nazywa? Czarne Pantery. No. Składa się z kogo? Piotruś, Pawełek i Ania. Rodzinnie? Tak. Miła forma spędzania czasu. Super, jeszcze piękna pogoda, to już w ogóle jest ekstra. A to ja się zapytam pani, co pani w tej chwili robi? A pletę sobie, plotę sobie warkocz. Pleczę. Pleczę sobie warkocz, bo mamy takie zadanie. Ale to jest w związku z tą grą, tak? Tak, zdjęcie. Teraz zdjęcie będziemy robić i już. Podoba się Państwu, nie? Tak. No tak. Bardzo trudna? Nie. Nie? Nie jest trudna, ja troszkę ciekawa jest. Różne rzeczy możemy się dowiedzieć na temat lnu i w ogóle technik produkcji tkanin. No. I przy okazji spędzić fajnie czas. Tak, mega fajna. Trudna? No, taka se. Jak się tak potrafi, no to fajna, przyjemna. A powiedzcie, tak, na czym ona polegała? Tym, kto nie brał udziału. Chodziliśmy po mieście, najbardziej to był rynek, najbardziej po rynku chodziliśmy, ale chodziliśmy też na zewnątrz. Na zewnątrz, mam na myśli, że poza rynkiem. I fajnie było, były na fajne zagadki. Obok Intermarsze. Były fajne zagadki. Co jeszcze to można powiedzieć? Nie było na czas, tylko bardziej na bardziej, wiedzę, tak? Bardziej na także ogólnie może się więcej dowiedzieć o Kamiennej Górze. Różne zagadki są, różne wyzwania. Czyli to nie było na czas? Nie. A nie. Jeszcze fajne... Tam tylko był liczony czas, ile my to już robimy. W sensie nie, że jakoś, że czas nam się zeruje, tylko ile robimy. Czyli na przykład my to robiliśmy chyba 45 minut około. Tak. No dokładnie 46. To powiedzcie coś jeszcze o swojej drużynie. Skąd się znacie? Ja znam, my jesteśmy przyjaciółmi z klasy, a mój przyjaciel zna go i nas zapoznał. A skąd się dowiedzieliście o tej grze? Ja się dowiedziałem od kolegi. Ja się dowiedziałem od mojego drugiego kolegi. A ja się dowiedziałem od cioci.
jesteśmy bąbelki. Tak się nazwaliście? Tak. I znamy się ze szkoły. A z której szkoły jesteście? Ze szkoły podstawowej numer 2. Podobała wam się taka? Tak, była bardzo fajna. Trzeba było niektóre zagadki rozwiązywać, a i trzeba było też robić różne zdjęcia różnym rzeczom. Na rynku byliśmy wszędzie. Jakaś taka przykładowa, trudna zagadka? Na przykład znalezienie pantofelka, albo zrobienie warkoczu. Na przykład warkoczu. I jeszcze był taki trudny dość napisać końcówkę wierszu. Skończyliście już grę? Tak. No, jak wam poszło? Dobrze, drugie miejsce na ten moment mamy. A państwo to kto? Z kim? Wnuczka i dziadek, dziadek i wnuczka. Aha. Trudne było? Trudna była gra? Nie, głównie były zadania o tkactwie. No dziadek przede wszystkim szedł za telefonem wnuczki, ponieważ no, jeżeli chodzi o umiejętności posługiwania się telefonem, to jej są dużo, dużo większe i lepsze niż moje. Natomiast wspomagaliśmy się razem, no trzeba było ten warkocz zapleść, prawda? I na przykład trzeba było zrobić zdjęcie czegoś, co przypominało zapłakane oczy bohaterek, bo to była gra fabularna. Fajna inicjatywa? Bardzo dobra. Dobrze by się... Wiem, że na przykład na niektórych terenach są tego typu gry nie od czasu do czasu, ale po prostu działające, na, jak to się mówi, na okrągło. I podejrzewam, że coś takiego dla Kamiennej Góry można byłoby stworzyć. O 13.30 przewidujemy wręczenie nagród dla drużyn, dla trzech drużyn, które zdobędą największą liczbę punktów. Nagrody są tak ciekawe, że mam nadzieję, że jakaś jeszcze zostanie dla mnie. Dużo osób zgłosiło się dzisiaj do tej gry? Tak, tak jakbym na szybko miała powiedzieć, to na pewno ponad 60, może nawet ponad 70. No mieliśmy 18 drużyn, więc naprawdę bardzo ładnie. Gra była poprzedzona warsztatami z młodzieżą i z dziećmi, właściwie bardziej z dziećmi, mieszkającymi tutaj w Kamiennej Górze. Warsztaty odbywały się w bibliotece, dzieci uczyły się tworzenia, projektowania gier mobilnych, dowiadywały się też rzeczy związanych z uprawą lnu i z historią Kamiennej Góry. Więc jak najbardziej mieszkańcy, ci najmłodsi mieli wkład w stworzenie tej gry. Całe to przedsięwzięcie było częścią projektu, tak? Zgadza się. Projekt nosił nazwę Po nitce do kłębka i właśnie był związany zarówno z literaturą, stąd jakby biblioteka tutaj, jak i z tą leniarską historią Kamiennej Góry, bo to jest w ogóle dla mnie też niesamowite, że ta metaforyka nici, tkania cały czas też pojawia się w kontekście literatury i snucia opowieści na przykład. I mniej więcej taki właśnie był ten projekt. Zabawa zabawą, ale na uczestników czekają również nagrody, tak? Tak jest. Trzy najlepsze drużyny za chwilę zostaną nagrodzone. Jury było trzyosobowe. Pani Martyna Czembor i pani Ewelina Bijak z naszej biblioteki oraz pani Natalia Kościńska z firmy Good Games, która tę grę przygotowała. I teraz poproszę o wręczenie trzeciej nagrody pana dyrektora Piotra Oskwarka oraz panią Martynę i Czembor. I pani Martyna zdradzi, kto te nagrody otrzyma i kogo zapraszamy. Wejście jest albo z mojej lewej strony, albo z mojej prawej strony. Trzecie miejsce zajęła drużyna Małp, czyli Margareta Mitro i Marcel Mitro. Zapraszamy. A w zestawie nagród są gadżety promocyjne miasta Kamienna Góra, drobne upominki elektroniczne oraz kupony do księgarni Atena na rynku. Gratulujemy nagrodzonym. Brawa, tak, za udział. Musieli wstać wcześniej, poświęcić chwilę przed południem w sobotę na udział w grze. O wręczenie drugiej nagrody poproszę pana burmistrza oraz panią Ewelinę. I kto otrzyma drugą nagrodę, powie państwu pani Ewelino. Po odbiór nagrody za zajęcie drugiego miejsca zapraszam drużynę Ani Hamerskiej. Proszę bardzo. Pan burmistrz wręcza nagrodę. Uścisk ręki. Uścisk drugiej ręki. Przekazanie. Pani Ewelina składa gratulacje. Teraz można się ustawić do zdjęcia pamiątkowego. Rodzina, telewizja kablowa, Tadeusz Ferenc. Dziękujemy bardzo państwu za udział w grze. I teraz czas na pierwszą nagrodę. Kto ją otrzyma, przeczyta pani Natalia Kościńska. Na
tak. I wreszcie nasi dzisiejsi mistrzowie. Ja tylko powiem, że walka była bardzo wyrównana i wygrali dosłownie 2 punktami. I zapraszam drużynę młodzieżowych radnych, czyli Grzegorza Chodkowskiego i Martę Kozłowską. Gratulujemy. Wprawdzie zaczęli później, ale to niczym nie przeszkodziło. Pół drużyny się do nas zbliża. Zapraszam tutaj. Gratuluję. Dziękuję bardzo. I proszę o to nagrodę. Drugi jeszcze. Jeszcze pani Natalia. Dyplom pamiątkowy. O tak, trzeba się do zdjęcia ustawić. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo jurorom, panu burmistrzowi, panu dyrektorowi. Dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział. I dla tych, którzy nagród nie dostali, mamy przygotowane pamiątkowe dyplomy za udział w grze i reprezentantów drużyn pozostałych, które teraz wyczytamy, jeśli są tu znamy, też zapraszamy na scenę po odbiór pamiątkowego dyplomu. Nazwy drużyn wyczyta pani Natalia. I na początek zapraszamy drużynę Kościelniak Team. Niewiele zabrakło, też byliby na podium. I zapraszamy też od razu pozostałe drużyny, również po pamiątkowe dyplomy. Zapraszamy przedstawiciela drużyny 5C. Zapraszamy drużynę Szybkie Oksy, Maciuś i Spółka, drużynę Teletubisiów, drużynę Adason, drużynę Bąbelków, drużynę Klasa 6B ze Szkoły Podstawowej nr 2. Zapraszamy przedstawiciela drużyny Potrawy.pl, drużyny Kozaków, drużyny Marcela. Zapraszamy także Leśnego Jelenia, a także Czarne Pantery i wreszcie przedstawiciela drużyny Barwoj. I wszystkim serdecznie gratulujemy. Gratulujemy wszystkim, zapraszamy. Leśny Jeleń to jest nazwa fantastyczna drużyny. Będę z niej korzystał przy jakiejś najbliższej okazji. Jak państwo widzą, drużyn było 18, także bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że ta gra cieszyła się aż takim dużym powodzeniem. W grę będzie można grać już nie bez nagród przez najbliższe 3 miesiące. Wystarczy korzystać z tej aplikacji Action Track i można ją sobie przejść w dowolnym czasie, w dowolnym towarzystwie. Aż tu się kolejka ustawiła po te nagrody. Także brawo, tak, to ma jeszcze siłę klaskać. Brawo dla uczestników nagrodzonych. Zespoły mogą sobie klaskać nawzajem, kto akurat nie odbiera nagrody. Także dziękujemy państwu za teraz.